Przed nami ćwiczenie z naszego portalu. Polega ono na tym, aby prześledzić różniczkowanie pewnego wyrażenia, a następnie ocenić, czy sposób rozwiązania tego zadania, obliczenia tej pochodnej jest poprawny, czy też ewentualnie któryś z kroków jest błędny i błędny krok musimy tutaj zaznaczyć. Więc ja tutaj przekopiowałem sobie do mojego notatnika i tutaj spróbujemy rozwiązać to zadanie, a potem sprawdzimy sobie rozwiązanie. Więc tak, Narendra miał wyznaczyć pochodną wyrażenia sinus, a argumentem sinusa jest 7x kwadrat plus 4x, a oto jego rozwiązanie. Krok pierwszy. Mamy do czynienia z funkcją złożoną. Funkcja wewnętrzna tu u od x równe 7x kwadrat plus 4x, a funkcja zewnętrzna w od x sinus x. No dobrze, co to zdanie? To znaczy, że nasze wyrażenie, czyli sinus 7x kwadrat plus 4x, to mamy rozpoznać jako złożenie dwóch funkcji, mianowicie funkcja zewnętrzna to jest u, czyli ma być w, może zmienię tutaj kolor, że to nasze wyrażenie to jest w od u od x. Tak, gdzie w od x to jest sinus x, a u od x to jest 7x kwadrat plus 4x. No i rzeczywiście, prawda, tak jest. No, to złożenie funkcji oznacza, że w miejsce argumentów tej funkcji zewnętrznej, czyli w funkcji w, czyli w miejsce x tutaj, mamy podstawić wartość u od x, czyli 7x kwadrat plus 4x. Czyli rzeczywiście tak jest. To nasze wyrażenie jest złożeniem funkcji, czyli w od u od x. Dobrze, czyli krok pierwszy jest poprawny. Krok drugi. Należy zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej. No pewnie tak. I tutaj jest ten wzór. Pochodna w od u od x to jest pochodna funkcji w punkcie u od x. No dobrze. Znaczy nie dobrze, bo to właśnie nie jest prawdziwy wzór na pochodną funkcji złożonej. Mianowicie wzór na pochodną funkcji złożonej. Tutaj brakuje nam w tym miejscu, może tutaj zaznaczymy, czego brakuje. Poprawny wzór tutaj, to trzeba pomnożyć to przez pochodną funkcji u w punkcie x. To jest poprawny wzór na pochodną funkcji złożonej. No a ten wzór tutaj no nie jest poprawny, dlatego że brakuje tej pochodnej funkcji wewnętrznej. Czyli tutaj ten krok na pewno jest niepoprawny. Ten krok jest niepoprawny. Zobaczmy dalej. Liczymy pochodną funkcji zewnętrznej, czyli pochodną funkcji sinus. No tak, pochodna sinusa to jest kosinus i składając wszystko razem dostajemy, no tak, czyli podstawiając do tego fałszywego wzoru poprawną pochodną funkcji sinus, otrzymujemy no niepoprawny wzór, dlatego że poprawny wzór, w poprawnym wzorze tu jeszcze powinno stać pochodna no, tej funkcji wewnętrznej, czyli 7x kwadrat plus 4x prim, czyli poprawne wyrażenie powinno być kosinus 7x kwadrat plus 4x razy, no właśnie, razy pochodna tego wyrażenia, czyli razy pochodna 7x kwadrat, czyli 14x plus pochodna x, czyli 4. Czyli to byłby poprawna pochodna tego wyrażenia. No dobrze, czyli wróćmy teraz do naszego przykładu, czyli tak, rozwiązanie jest, nie jest poprawne, krok pierwszy jest błędny. Krok pierwszy był poprawny, natomiast błędny był krok drugi, mianowicie wzór na pochodną funkcji zewnętrznej był napisany niedobrze. No to teraz możemy tutaj sprawdzić sobie rozwiązanie. Dobrze. Może jeszcze kolejny przykład. Następny przykład. Zróbmy następny przykład. Dobrze, teraz Jaśmina miała wyznaczyć pochodną wyrażenia kosinus x razy x do szóstej. No dobrze, może znowuż skopiuję sobie tutaj to wyrażenie.
No dobrze, to mamy teraz to. No i zobaczmy. Czyli Jaśmina miała wyznaczyć pochodną wyrażenia cosinus x razy x do szóstej. Oto jej rozwiązanie. Mamy do czynienia z iloczynem cosinus x i x do szóstej. Tak, to prawda. No, nasza funkcja jest iloczynem, no, czyli mamy do czynienia z pochodną f od x. Napiszmy sobie f od x. Może wygodniej jest w takiej sytuacji zawsze pisać to wyrażenie przed tym kosinusem, żeby nie pomylić się, że to jest argument kosinusa. Czyli nasze wyrażenie jest x do szóstej razy cosinus x. Tak? Czyli nasza funkcja jest iloczynem. Krok drugi. I co? I tutaj jest wzór na pochodną iloczynu. Pochodna iloczynu to jest tak. Pochodna pierwszej funkcji razy druga plus pierwsza razy pochodna drugiej. Tak. Znaczy rozpoznajemy tutaj wzór na pochodną iloczynu fg prim w punkcie x, iloczyn dwóch funkcji to jest f prim w punkcie x, pochodna f w punkcie x razy wartość drugiej funkcji plus f od x g prim od x. Dobrze, czyli to jest tak. Liczymy pochodne obu czynników. Tak. Cosinus x razy minus, tak, pochodna kosinusa minus sinus. To jest poprawne. Może tu będę zaznaczał to, co jest poprawne. Czyli tak, to jest poprawny krok. Ten krok też jest poprawny. Teraz pochodna kosinusa to jest minus sinus. Poprawny. Pochodna x do szóstej to jest 6x do piątej. Też jest poprawny. I stosując te wszystkie kroki otrzymujemy. Pochodna kosinusa, czyli minus sinus x razy x do szóstej plus pochodna kosinusa razy 6x do piątej. Czy roz... Tak. Wygląda, że to rozwiązanie jest poprawne, czyli zaznaczamy tutaj rozwiązanie jest poprawne. No i mamy może jeszcze jeden przykład tutaj. Znowuż skopiowałem, tutaj go może odczytamy i zrobimy. Władimir miał wyznaczyć pochodną wyrażenia x do piątej podzielone przez 3x plus 9, czyli to jest iloraz. Oto jego rozwiązanie. Mamy do czynienia z dzieleniem x do piątej przez 3x plus 9. Należy więc zastosować wzór na pochodną ilorazu. Tak, czyli wzór na pochodną, dobrze, rozpoznał tutaj iloraz i stosuje wzór na pochodną ilorazu. Teraz patrzymy. Pochodna ilorazu, co on tu ma? Pochodna licznika przez pochodną mianownika. Aha, no to już widzimy, że tutaj, prawda, że to jest na pewno złe. Dlatego, że pochodna ilorazu, może tutaj przypomnę, czyli jak mamy iloraz dwóch funkcji, to jej pochodna ilorazu, no to nie jest taki prosty wzór, pochodna ilorazu to nie jest iloraz pochodnych, tylko to jest pochodna licznika razy mianownik minus licznik razy pochodna mianownika i wszystko jest podzielone przez kwadrat mianownika. Tak? To jest wzór na pochodną ilorazu. A nie, pochodna ilorazu nie jest ilorazem pochodnym, więc ten krok na pewno jest błędny. Dalej, liczymy pochodne licznika, czyli pochodna x do piątej, 5x do czwartej. Dobrze, dlatego, że to jest wzór, prawda, ten bardzo ogólny wzór na pochodną funkcji potęgowej x do p prim, to jest p x do potęgi p minus 1. I ten wzór obowiązuje dla wszystkich wykładników p, no takich, dla wszystkich rzeczywistych w ogóle wykładników. Następnie pochodna 3x plus 9 to jest 3. No tak, to jest jasne, to jest funkcja liniowa, czy też suma funkcji, pochodna stała jest 0, pochodna 3x to jest 3. Składając to wszystko razem, dostajemy tak. No więc oczywiście te dalsze kroki są wykonane poprawnie, no ale oczywiście ten krok drugi nie jest krokiem poprawnym. No tutaj Władimir nie pamięta wzoru na pochodną ilorazu. Czyli tutaj możemy rozwiązanie nie, krąg pierwszy jest nie. O, krok drugi jest błędny, Władimir użył złego wzoru na pochodną ilorazu funkcji. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.